Dzisiaj jesteśmy w Mrozach na mazowieckiej spartakiadzie senioralnej 2019. Jesteśmy tu już po raz drugi i jakie będą tu niespodzianki i przyjemności, to za chwilę wszystko na gorąco będziemy dla Państwa rejestrowali. Także serdecznie zapraszam, zaraz tu wtopimy się w tłum. Proszę zobaczyć, jest kolejka właśnie do jedzenia. Ja tam mam zajętą kolejkę, czyli zapraszamy wszystkich do Mrozu. Po raz kolejny chciałem Państwu przedstawić Jacka Bączkowskiego. Dobrze mówię, Jacku? Bardzo dobrze. Jacek jest organizatorem tego wszystkiego, albo współorganizatorem. I on teraz wszystko opowie. Ja już tu nie będę miał nic do roboty. Trzymaj to sitko. Dziękuję bardzo za to sitko. Chciałbym powiedzieć, że znajdujemy się w Mrozach na mazowieckiej senioriadzie sportowej 2019. Po raz drugi organizowanej w tym miejscu dla seniorów z Mazowsza Wschodniego. Organizatorem jest Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej przy współudziale miasta i gminy miasta Mrozy. Natomiast impreza odbyła się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika, a samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki sfinansował to przedsięwzięcie. Do kolejki, przepchniesz mnie tam jakoś, żeby bliżej, żeby nie stać się, co? Po kiełbasę? No. Tak jest, zaraz. Chodźmy, jakoś tak wie. Dobra? Proszę tam ustąpić, tu starszy pan idzie. Powiedzcie mi, jak to z tymi, ile trzeba roboty włożyć w to, żeby tym seniorom zapewnić tego typu rozrywki? Ile to? No jest bardzo dużo pracy, dużo wysiłku, trochę dużo chęci. Czasu, chęci. Jadziu, powiedz mi, tak ogólnie, jaka jest sytuacja według Ciebie, trochę ze względu na to zdarzenie dzisiejsze, seniorów? Znaczy, ja jestem zadowolona, nie wiem jak inni, ale my akurat w Cegłowie mamy dużo zajęć, dużo rozrywek, dużo się organizuje dla seniorów, także tylko aby chcieli uczestniczyć. A Ciebie co w ogóle sprowokowało, że tak powiem, że Ty uczestniczysz? Nasza prezeska nam zaproponowała wyjazd do Soczewki w ubiegłym roku i wszystkie spartakiady, które były seniorskie, na wszystkich byliśmy. W tym roku przegapiliśmy Soczewkę, no ale była komunia, także nie mogliśmy pojechać. A tak to jest bardzo fajna rozrywka, naprawdę bardzo sympatycznie. Można się spotkać ze znajomymi, można rywalizować. Fajna zabawa, także no to jest... Dziwię się, że ktoś nie chce przyjeżdżać, jak wie. I myślisz pewnie, że pieniądze, które są wydane przez sponsorów, nie idą na marne? Nie? Nie, absolutnie, absolutnie nie. To jest coś wspaniałego. Świetnie się bawię, także popieram właśnie takie akcje, powinno być ich jak najwięcej. Jak jest pogoda, to seniorzy powinni po prostu być aktywni. Bardzo dobrze, a czy zaprosisz kogoś, czy masz koleżanki, które akurat nie są tak aktywne jak ty? Pewnie znajdą się. Nawet w postaci mojego męża, nie tylko koleżanka, ale kolega. Ale może jest? Czy... Jest tu na miejscu, ale niechętnie, ale jest zadowolony. Niechętnie tu przyjechał, także też trochę ze względu na stan zdrowia. Ale stwierdził, że super się bawi i na pewno przyjdzie następnym razem. Zaśpiewamy coś? Nie. Zostań z nami. Ja... Nie, wrzucaj. Można. Ja nie mogę nikogo podrywać, bo potem są skargi. No wiem, że ja naobiecuję... Że ciągle obiecujesz jedne. Że ja naobiecuję, a potem nic z tego.
Ktoś by musiał powiedzieć, cholera. Znów trafił! Chodź no, Julio. Proszę Państwa, mamy tu do czynienia. Jak masz na imię? Tomek. Tomek trafił raz za razem ze cztery, ile razy? Z pięć razy, nie? Z pięć. Pięć razy trafił. Miał dwie pomyłki. Całą noc trenowałeś? Nie. Ale to skąd potrafisz tak strzelać? Nauczyłem się. Nauczył się. Widzicie, trzeba się nauczyć. Ale my już nie mamy za dużo czasu, bo jesteśmy już seniorami. To co robić? Może... Odmłodzić się. Odmłodzić się, powiem to jeszcze głośniej. Odmłodzić się. Odmłodzić się i to jest junior. Brawo wszyscy, to powiedział junior. Hej, hej. Dziękuję Ci bardzo, Tomku. Pan świetnie wygląda w 70 roku życia jako seniorka. Tak, bardzo dobrze. Dobrze się... konserwuje. Tak? No. A jakie sposoby są na to? Rzut kulą? Sport. Sport? Bieganie. Bieganie, tak? Tak. Bierze Pani udział w jakiś... Tak. Ale jako samorządowiec daje Pani przykład? Tak, oczywiście. Czyli co, jak przychodzi... Półmaratony. I woła Pani też seniorów, żeby z Panią? No oczywiście, seniorzy ze mną biegają. Bardzo dobrze. Nawet co przede mną czasami. Tak? Mhm. Bardzo dobrze. I teraz Pani rzuci kulą, tak? Pchnie. Pchnie. O, kulą się pcha, rzuca się dyskiem. Tak? A Pani dlaczego się śmieje? Proszę bo tutaj, będzie Pani rzucała? Ja jestem śmieszny. Proszę to skasować. To się wytnie, że nie trafiłem. To się wytnie. Uważaj, powtarzam całą trójkę. Muszę w lewo bardziej. Raz, oka. Dobrze. To ktoś by wjadł jakiś? Dziękuję bardzo, ja tu więcej nie... Raz, dwa. I trzy. Bardzo świetnie. Gratuluję. 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 Muszę Ci powiedzieć, Tomek, Ty wychodzisz z kadru. To jest dziadek Tomka, naszego bohatera, który już się w kadrze pokazał. Rzucał z odwagą. Chodź, odejdziemy tutaj kawałek, bo tu może są. Rzucał z odwagą niewzruszoną do tarczy. Takimi ostrymi szpilkami. Nie bałeś się? Troszkę się bałem, rzeczywiście. Można się zranić. Trenowałeś w domu, żeby tu plamy nie dać? No troszeczkę tak, przyznam szczerze. Trzeba trochę trenować. Czyli kulkami do chleba, tak? Tak. Chodź bliżej. Proszę bardzo. To jest Grażyna. Ty jesteś z Mińska. Mińska. W Mińsku mają dziewczyny takie koszulki. No bo i mamy teraz, taki zespół. I teraz zrób te piruet, żebym ja plecy mógł zobaczyć, bo ty tańczysz, tak? Dobrze. Ale musisz się zatrzymać, żeby to jeszcze raz. Jeszcze raz, daj ja cię tu ręką. Uwaga, rob mi obrót. Jak to? W którą... Ty tak rękę, czekaj, bo ty nogę jakoś tak zrobiłaś. Uwaga, jeszcze raz. A którą chcesz teraz? W którą stronę ja chcę, ja nie wiem. Nie tyle. I plecami się zatrzymaj. O tak, i plecami, ładnie stań, tak. To jest seniorka, 72 lata i proszę bardzo, tak? No. Zgadłeś, cholera! Ile ma? Ale dobra, ma na imię jak moja pierwsza żona. Chcę o tym jak najprędzej zapomnieć. Grażynko. Tu. Za tydzień mamy Dzień Dziecka na Chomiczówce, więc też jesteśmy współorganizatorami, pomadamy, rozstawiać te, malować buziaki, dzieci tam jakimiś zajmować zajęciami. Wiemy, że później jest Witaj Lato na Bielanach 16. Już z wyprzedzeniem wiemy, jakie imprezy i jak tylko możemy, to już jesteśmy jest otwarci do pomocy. To po prostu pomagamy, wydajemy, robimy pakiety. Uważam, że jest tak duża gama, i się poznaje wielu nowych ludzi. Aha. Także naprawdę warto, warto nie siedzieć w domu i nie nudzić. My to właśnie, tak jak potrafimy, tak śpiewamy. I czy tylko tam ten zespół śpiewa, czy są jakieś inne zajęcia? No, są zajęcia i inne też. Czasem robótki jakieś.
Na skarpetki dla męża na zimę? No, czy może też tam ktoś zrobi, na pewno. Malujecie może? Malować też. Dziewczyny malują, są takie.